Za oknem śnieg odbija srebrzysty blask księżyca, a ktoś skrada się przez komin do twojego domu. Gdyby nie pora roku, pewnie poszedłbyś po broń. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Kim był? Dzisiaj opowiem Wam historię świętego Mikołaja, lecz nie tego z reklam pewnego znanego napoju gazowanego, tylko biskupa z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Postać historyczna nazywana Mikołajem z Miry, gdyż to właśnie w tym mieście pełnił on funkcję biskupa, jest owiana lekką mgiełką legendarnej tajemnicy. Większość informacji, jakie posiadamy na jego temat, pochodzi z utworów o gatunku zwanym żywotami świętych, które powstawały głównie w średniowieczu, wpisując się w nurt twórczości hagiograficznej, niezwykle popularnej wśród rozwijających się w wierze chrześcijan. Właśnie to według tych przekazów Mikołaj urodził się w 270 roku w małym mieście Patara, znajdującym się w południowej części Azji Mniejszej, zwanej Licją. Dorastał w zamożnej i pobożnej rodzinie jako jedynak. Już od najmłodszych lat odróżniał się od swoich rówieśników, gdyż nie interesowały go typowe dla dzieci rozrywki, ani nawet kobiety. Ponadto wyrzekł się polityki oraz handlu, którego to wyrzeczenia dotrzymał do końca. Z młodością naszego bohatera wiąże się opowieść, na podstawie której ukształtował się obraz świętego Mikołaja, obecny dzisiaj w popkulturze. Otóż chłopak miał podobno chciwego i zamożnego sąsiada, który jednak drwił z pobożności rodziny późniejszego biskupa. Los chciał jednak, iż człowiek ten stracił majątek i popadł w biedę. Było to niezwykle niefortunne, gdyż posiadał 3 córki, a nikt nie chciałby ich poślubić, bo nie posiadają posagu. Zmuszony tymi warunkami, sąsiad zdecydował się na ostateczny krok, czyli sprzedanie swoich dzieci do domu publicznego. Mikołaj, dowiedziawszy się o tym, długo rozmyślał, jak może im pomóc. Wreszcie wpadł na pomysł, żeby pod osłoną nocy wrzucać przez komin sąsiadowi pieniądze na kolejne posagi dla jego córek. Plan chłopaka wypalił i 2 dziewczyny wyszły już za mąż. Sąsiad postanowił jednak dowiedzieć się wreszcie, skąd biorą się te pieniądze i przyłapał Mikołaja, który próbował wrzucić prezent przeznaczony dla trzeciej córki. Ojciec dziewczyn zawstydził się, bo od nędzy uratowała go osoba, którą wcześniej pogardzał i pod wpływem czynów chłopaka nawrócił się. Można by pomyśleć, że jak ma się bogatych rodziców, to nie jest żadnym osiągnięciem stawianie sobie sztucznych granic, bo w razie niepowodzenia zawsze ma się zabezpieczenie. Trudno byłoby się kłócić z takim stwierdzeniem, lecz Mikołaj dowiódł czystości własnych postanowień, gdy jego matka i ojciec odeszli z tego świata. Osierocony jedynak rozdał wówczas cały ich majątek potrzebującym. Od tamtej pory nikt już nie śmiał wątpić, iż ten chłopak jest jedynym w swoim rodzaju ewenementem, nieomalże archetypem dobrego chrześcijanina. Cegiełkę do tego obrazu dołożył również fakt, że po pozbyciu się dóbr materialnych, Mikołaj zaczął czynnie pomagać osobom biednym oraz nieradzącym sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie. Szukając potrzebujących jego pomocy, sierota z Patary zawędrowała do jednego z większych miast Licji, a mianowicie Miry. Wierzący dopatrują się w tym interwencji Boga, gdyż akurat w tym samym momencie odbywały się tam obrady dotyczące wyboru następnego biskupa tej metropolii. Księża doszli do wniosku, iż najlepszą metodą na obsadzenie tego stanowiska będzie powierzenie go pierwszej osobie, która z rana wejdzie do kościoła, w którym to odbywało się ich posiedzenie. Miało to zapewnić pobożność kolejnego biskupa Miry, lecz moim zdaniem pozostawienie tak ważnego wyboru przypadkowi było co najmniej nierozsądne. Co wy o tym sądzicie? Mimo jednak tego dziwnego posunięcia, wynik był pozytywny, gdyż to właśnie nasz Mikołaj jako pierwszy tego dnia postawił stopę w świątyni. Patarejczyk bez wahania przyjął ofertę posady biskupa, widząc możliwości pomocy biednym, jakie ona daje. Jako najwyższy kapłan Miry, Mikołaj, oprócz oczywiście wspomagania potrzebujących, postawił sobie za cel szerzenie nauk o Trójcy Świętej oraz walkę z pogaństwem, które w tamtym rejonie oraz czasie przyjmowało głównie postać politeistycznych wierzeń Greków. Jednym z ważniejszych skutków tej antypogańskiej polityki było zburzenie świątyni Artemidy, bogini łowów i dzikiej natury, znajdującej się na terenie objętym jurysdykcją Mikołaja.
Niektóre źródła wspominają o udziale naszego bohatera w Soborze Nicejskim z 325 roku, lecz żadne pisma dotyczące tego wydarzenia nie potwierdzają jego obecności na tym zgromadzeniu. Kolejnym niepewnym epizodem z życia Mikołaja jest jego domniemane uwięzienie przez cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Z ich jednoczesnym pełnieniem władzy związana jest ciekawa historia, lecz to już materiał na inny odcinek. Które to pozbawienie wolności zakończyć się miało za sprawą objęcia władzy przez przychylnego chrześcijanom Konstantyna Wielkiego. Historia ta przyczynić się miała do późniejszego nazwania świętego Mikołaja bezkrwawym męczennikiem, ponieważ podczas jego więzienia miał nie być poddawany torturom. Jak widzicie, dużo informacji o naszym bohaterze jest niepewnych. Lecz czy można oczekiwać czegoś innego po osobie, która żyła tyle wieków temu i nie była nawet władcą lub kimś, kto miał duży wpływ na obraz tamtejszego świata? Z postacią Mikołaja z Miry wiążą się głównie legendy, które jednak, jak wszyscy wiemy, zwykle mają w sobie ziarno prawdy, jeśli nie więcej. Pierwsza taka opowieść nosi nazwę Stratelatis, co oznacza oficerowie. Jak tytuł wskazuje, opowiada ona o żołnierzach, którzy mieli stłumić bunt w miasteczku niedaleko Miry. Po opanowaniu zamieszek, lokalny prefekt Eustachios skazał na śmierć pod zarzutem nadużyć trzech z oficerów, Nepotianosa, Ursosa i Herpyliona, którzy uczestniczyli w pacyfikacji. Katiusz podnosił miecz, gotowy do egzekucji, gdy zatrzymał go Mikołaj, wykazując następnie niewinność mężczyzn, których potem zaprosił do swojego pałacu biskupiego. Gdy żołnierze wrócili do Konstantynopola, odparte wcześniej zarzuty zostały ponownie im przypisane, tym razem przez prefekta Ablabiosa i sam cesarz Konstantyn skazał ich na śmierć. Siedząc nocą w celach i czekając na wykonanie wyroku, oficerowie modlili się do świętego Mikołaja o pomoc. Nasz bohater udzielił jej im, ukazując się we śnie cesarzowi oraz Ablabiosowi, ponownie wykazując niewinność żołnierzy i tym razem wskazując prawdziwych winowajców. Rano oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do Miry z bogatymi darami. Są również dwie legendy o Mikołaju dotyczące morza. Pierwsza z nich opowiada o żeglarzach, którzy podczas sztormu zaczęli wzywać pomocy biskupa. Zjawił się on cudownie na łodzi, uciszył fale i chmury, po czym zniknął. Żeglarze, dopłynąwszy do Miry, udali się do kościoła, gdzie podziękowali Mikołajowi za ratunek. On nakazał im milczenie i skłonił do zmiany obyczajów. Druga legenda ma miejsce podczas Wielkiego Głodu. Mikołaj miał ukazać się kapitanowi statku przewożącego zboże z Aleksandrii do Konstantynopola i namówić go do przypłynięcia do Miry. Kapitan tak też uczynił i rozdał tam część swojego ładunku umierającym z głodu. Gdy statek dopłynął do Konstantynopola, okazało się, że nic z ładunku nie ubyło. Jak wierzyć tym przekazom, to nic dziwnego, że Mikołaj z Miry został zarówno świętym kościoła katolickiego, jak i prawosławnego. Co do jego śmierci nie wiadomo wiele, umarł albo w 345, albo w 352 roku, z czego można wnioskować, iż przyczyną śmierci była po prostu starość. Tak zakończyła się historia chyba najbardziej znanego na całym świecie świętego, który został ikoną popkultury, oczywiście w lekko zmienionej formie. Opowieść o nim uczy nas, że im więcej mamy władzy i pieniędzy, tym więcej powinniśmy dawać od siebie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i mam nadzieję, że udało mi się wprowadzić Was w świąteczny nastrój. Zostawcie lajka, a najlepiej suba, jeśli się Wam podobało. I koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni odcinek. Idźcie i bądźcie jak święty Mikołaj, ale nie ten z Coca-Coli, tylko z Miry. Do przyszłego zobaczenia!